Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot drugiego Makarego Aleksandryjskiego i Marka niejakiego. Od tegoż Paladiusza napisany, którego on sam w ciele widział. Żyli około roku pańskiego 403. Co się drugiego Makarego Aleksandryjskiego dotyczy, pisze tenże Palladius, iż sam z nim przez 3 lata mieszkał i spraw jego dobrze był świadom, i drugich się od innych dowiedział. Ten niegdy do onego Antoniego wielkiego człowieka przyszedł i ujrzał u niego piękne rózgi palmowe, których na ręczną robotę używał. I prosił go, aby mu ich też dał jednę wiązankę. Rzekł święty Antoni: pisano jest, nie pożądaj rzeczy bliźniego twego. A skoro to wymówił, wnet one różdżki poschły, jakoby je ogniem poparzył. Co widząc Antoni, powiedział: oto Duch Święty odpoczął na tobie. Od tego czasu dziedzicem moich cudów będziesz. I potem rychło czart go potkał na pustyni, drogą już niepomału strudzonego, i rzekł mu: wszak masz dary Boże, które Antoni ma. Czemu swoich przywilejów nie używasz, a nie prosisz Boga, aby ci dał pokarm ku posileniu na tę drogę? A on mu odpowie: Pan jest siła moja i sława moja, a ty nie kuś się o sługę Bożego. I uczynił mu czart obłudnego wielbłąda, na którym się zdało być żywności dosyć, który blisko świętego Makarego stanął. Porozumiał, iż to była obłuda, jakoż była, i począł czynić modlitwę, za którą wielbłąd on w ziemię przepadł. Raz się wezbrał do onego Makarego, o którym się mówiło, i będąc z sobą pospołu, gdy się mieli przez rzekę Nylus przewozić, wsiedli w tę łódkę, w której się wieźli 2 zacni cesarscy urzędnicy, mając wóz miedziany i uzdy na koniach złote i czelać pięknie w złote łańcuchy i pasy przybraną. Gdy ujrzeli 2 tych sług Bożych, a oni w sukniach wytartych w kącie łódki siedzą, jeden, dziwując się ich skromnemu i ubogiemu życiu, rzekł do nich: błogosławieniście wy, co się ze świata naśmiewacie. Odpowie jeden Makarius: my się z świata śmiejem, ale z was się świat śmieje. Tym słowem jeden on pan uderzony w serce, skoro do domu przyjechał, żywot odmienił i szaty pyszne zrzucił, i żywot sobie bogomyślny obrał, czyniąc wielkie jałmużny. Jednego czasu, gdy temu Makaremu posłano pięknych winnych jagód i chęć mu do nich przyszła, chcąc powściągliwości swojej doznać, posłał je bratu drugiemu mdlejszemu. Lecz on także uczynił. Chęć do smacznej potrawy umorzył i drugiemu je bratu posłał. On trzeci także innemu, aż się wszyscy bracia onemi jagody obesłali, a na koniec się do Makarego wróciły całe. Każdy chciał na nich jako na pięknych i smacznych rządzą swoją i smaku rozkoszowanie umartwić. Ta rzecz Makaremu wielkie wesele przyniosła, iż braciom miał takimi cnotami ozdobioną. Na koniec i sam ich pożywać nie chciał. Co jedno słyszał dobrego i doskonałego o kim, tego rad naśladował. Powiedziano mu, iż w jednym klasztorze przez wielki post nic nie jedzą, co by przez ogień przeszło. Wnet sobie postanowił, aby nic nie jadł przez 7 lat, co by się ognia dotkło. I nic przez on czas nie jadł, jedno surowe jarzyny wodą zmaczane. Co spełniwszy, na potem tego nie czynił. Słysząc o drugim, iż na dzień nie je 1 funt chleba, nadrobił sobie chleba w 1 dzban z ciasną szyją, chcąc nic więcej na dzień nie jeść, jedno co by mógł z niego raz garścią wyjąć. Potem nam śmiesznie powiadał, żem często prawi niemało w garść chleba zagarnął, ale z ciasnej onej dziury wszytkiego wynieściem nie mógł. To czynił przez 3 lata.
Chciał i sen w sobie zwyciężyć, dzień i noc na służbie Bożej trwając. I powiadał nam, iż przez 20 dni i nocy pod pokrytym miejscem nie postał. Abych, powiada, sen zwyciężył. We dnie gorącość, a w nocy zimno cierpiąc. Lecz gdybych był, powiada, w dom jeszcze dłużej nie wszedł, ani przespał się, już by mi tak był mózg usechł, żebych się był sam zapomniał. Strony mej sen zwyciężony, ale z strony przyrodzenia, które bez niego być nie może, ustąpicie mu musiał. Niegdy cielesna pokusa przykra mu być poczęła, wtedy się sam osądził, aby siedział 6 miesięcy przy błocie Scetis, w dzikiej bardzo i bagnistej puszczy, gdzie komorowie są tak wielcy, iż się ossom równają, żądłami swemi i skórę na wieprzach przebić mogą. Tedy go po wszystkim ciele tak skąsali, iż wiele ich mniemało, aby był strędowaciał. Napadła go niekiedy chuć, jako nam sam powiadał, aby oglądać mógł na pustyni grób onych wielkich czarnoksiężników, jeszcze za Mojzesza w Egipcie będących, Janna i Jambra, którzy się Mojzeszowi sprzeciwili, jako mówi apostoł, przy którym ogród z rozmaitego i osobnego drzewa wielce kosztowny byli zbudowali i wielkie w nim skarby złożyli, tym się ciesząc, iż po śmierci w onym ogrodzie przebywać mieli, tak od czartów, którzy je zaraz do piekła ponieśli, zwiedzieni. Ale żeby tam nikt wniść nie mógł, srogimi czarty miejsce ono osadzili, iż do onego czasu za Makariusza żaden tam nigdy wniść nie mógł. Tam się tedy wezbrał Makariusz, chcąc diabły one stamtąd wystraszyć, a nową wojnę z nimi zacząć. I puścił się w wielkie pustynie, po gwiazdach się tylo sprawując, a trzciny co mila w ziemię wtykając, żeby nazad idąc, drogi nie uchybił. Po 9 dniu, gdy już blisko był onego ogroda, po przespaniu, obaczy wszystkie one trzciny w głowach swoich, które szatanowie, chcąc mu myśl do wrócenia się nazad skazić, wybrali. Lecz on o to nie dbał, a w Bogu, nie w trzcinach nadzieję posadził. Gdy się już do miejsca przybliżał, wielka horda czartów drogę mu zastąpiła, dziwnymi go widoki i wrzaski i słowy strasząc. I drzewiej go tam puścić nie chcieli, aż im rzekł tam nie zostawać, ale rychło z onego ogroda wynieść. I wszedłszy, widział tam wszystko i one skarby, i one drzewa już starzałe, a od słońca wysuszone. I doznawszy mocy Chrystusowej przeciw onym czartom, cudownie się przez dni 20 nazad wrócił u jednej dzikiej krowy, która mu nadzwyczaj i przyrodzenie na rozkazanie Boże powolna była i za nim szła, mlekiem się posilając. Słysząc o niejakich zakonnikach tabenezjotach, iż dobrze Panu Bogu pod sprawą niejakiego pachoniusza służyli, których było na jednym miejscu 1400, szedł do nich jako nieznajomy. A bacząc, iż jedni wielki post, raz w dzień jedząc, drudzy trzeciego, drudzy piątego dnia posilając ciało swoje pościli, drudzy całą noc na modlitwie stali, a cały dzień robiąc siedzieli, on zmaczawszy sobie kilka rusk palmowych, stanął w kącie i przez cały post aż do wielkiej nocy chleba i wody nie skusił. Nie poklęknął, nie siadł, nie legł, jedno w niedzielę trochę liścia krambes żwał, żeby go wżdy widzieli jedzącego, a żeby sam w jaką pychę o sobie wysokiego rozumienia nie wpadł. Jeśli szedł na potrzebę, wnet się wrócił do roboty, milcząc, a modląc się. Gdy się wszyscy zdziwili takiemu ćwiczeniu i darom Bożym, Pachomius go duchem prorockim poznał, iż to był Makariusz, o którym wiele słyszał. I przywiódłszy go do ołtarza, rzekł: przyjdź sam, uczciwy starce, bo wiem, iżeś ty jest Makariusz, próżność się zataił. Dziękuję ci, iżeś syny moje zbudował, a ich ukrócił.
aby wiele o sobie nie rozumieli, gdy co dla Pana Boga czynią. Ponieważ Twej cierpliwości nie dojdą. Idźże z Bogiem na swe miejsce, a proś za nas Pana Boga. Powiadał nam, iż między innymi życia doskonałego postępki, wzięła mnie chuć przez 5 dni tak się sprawić, żeby myśl moja żadnej rzeczy okrom Pana Boga nie przypuściła. I zamknąłem się w celi, aby nikt ze mną nie gadał. I stanąłem od wtórej począwszy, rozkazując sercu swemu, a mówiąc, patrz, abyś z nieba nie śmiało zstąpić. Masz anioły, masz archanioły, mocarstwa, cherubiny, serafiny, masz Boga, wszego tego Twórcę. Tamże się baw, a pod niebo nie zstępuj, ani się na świata tego widomego przypatrowanie obracaj. Gdym w tym 2 dni i 2 nocy przetrwał, takem tym pobudził czarta, iż się stał ognistym i popalił mi wszytko w celi. Na koniec i rogożą, na której jem stał, palić począł i mniemałem, abych i sam zgorzeć miał. I z bojaźni musiałem 3. dnia przestać. Bo myśli mej nie mógł tak zatrzymać, iż by stąpić do myśli tych niskich nie miała. Bóg podobno tak chciał, abych się tym w pychę nie podniósł. Gdym ja niegdy do celle jego przyszedł, mówi Palladius, znalazłem jednego ze wsi kapłana, a on przed jego cellą leży, głowę wszytkę miał prawie skancerowaną, tak iż się kość wszytka na wierzchu głowy ukazywała. Przyszedł był do świętego Makariusza, aby go zleczył. A on z nim i gadać nie chciał. Jam się za nim wstawiał, mówiąc, zmiłuj się nad nim, żebyś wżdy przynajmniej co z nim rozmówił. A on mi odpowiedział, nie jest tego godzien, aby był zleczon. Chcesz li, aby był zdrów? Namów go, aby na potem nigdy sakramentów świętych nie sprawował. Bo nieczystość spodziwszy, śmiał świętą mszą mieć i przeto skarany jest od Boga. Ale jeśli tym przestraszony przestanie tego sprawować, czym tak sprośnie wzgardził, tedy go Pan Bóg uzdrowi. Co gdy obiecał pod przysięgą, iż dalej więcej sprawować mszej świętej nie chciał, spytał go Makarius. Wierzysz w Boga, przed którym się nic zataić nie może? Odpowie i bardzo. A jakoś mógł Pana Boga oszukać, rzecze Makarius. Znasz li twój grzech i karanie zań? Jeśli się polepszyć chcesz. A on się swego grzechu spowiadając obiecał, iż się dalej w urzędy kapłańskie wdawać nie miał, ale z laikami przestawać miał. I przez 2 dni zleczony chwalił Pana Boga i świętemu Makaremu wielkie dzięki oddawał. Czynił ten święty i innych cudów w wyganianiu czartów i leczeniu niemocy bez liczby. Czasu jednego naszła go myśl próżna, aby dla pewnych przyczyn szedł do Rzymu, a tam czynił te cuda i te dobrodziejstwa chorym. I bardzo go tym czart i długo trapił. On upatrzy u progu swej celle, wypuścił z niej nogi i rzekł do czartów. Ciągnijcie wy mnie sami i szarpajcie, ja o swoich nogach tam nie pójdę i będę tu aż do wieczora leżał. A jeśli mnie nie wywleczecie, już was nie usłucham. I leżąc długo wstał. W nocy zasie też go myśli napadną, wtedy 2 wory piasku nasypał i wziąwszy na ramiona, chodził tak po puszczy. I potka go niejaki Teozebius i rzecze, co nosisz, ojcze, tak ciężkiego? Włóż na mnie ten ciężar, a nie trudź się. A on rzecze, trudzić będę tego, co mnie trudzi. Bo będąc ten mój osieł leniwym i nikczemnym, chce się mu biegać po świecie. Niechże się nabiega. I tak strapiwszy ciało, myśl onę i pokusę zwyciężył. Rzekłem mu raz, ojcze Makary, biedzę się z myślami, wszystko mi mówią. A co tu czynisz? Oto próżnujesz w zakonie. A on mi powiedział, powiedz tak myślom twoim. Dla Chrystusa ścian tych strzegę. Powiadał mi, iż przy rozdawaniu Najświętszego Sakramentu Markowi niejakiemu nigdy sakramentu nie podawał, ale mu anioł sołtarza dawał. Jam tylo, powiada,
palca zajrzeć mógł u tej ręki, która mu dawała. Ten Marek, będąc młodszy, mógł mówić z pamięci wszytek Nowy i Stary Testament. Gdy już był star bardzo, mając lat 100 i zęby wszystkie wypadłe, przyszedłem do jego celle i siedząc przy drzwiach usłyszę, a on się sam z sobą i czartem swarzy i mówi: czegóż jeszcze chcesz, zły starcze? Jużeś pił i wino, i olejuś używał. Czegóż ci jeszcze nie dostaje, obżerco? Żółto brzuchu, złotrzyłeś się na starość. A do czarta mówił: dajże mi już pokój, czarcie. Starzałeś się już ze mną w tych swarach. Zemdliłeś mi ciało i na winoś mnie namówił i na olej, czyniąc mnie rozkosznikiem. A jeszczeż ze mnie korzyść mieć chcesz? Już nie najdziesz nic u mnie, co byś mi ukraść miał. Pójdźże już precz ode mnie, ludzki nieprzyjacielu. I tak się sam hańbiąc mówił: cóż będziesz czynił, mataczu, obżerco w starości i pijanico w zgrzybiałości twojej? Puty, Palladius o żywocie tych świętych. Obrok duchowny. Tak się sami nienawidzieli wedle nauki pańskiej święci Boży, daleko kochanie przyrodzone, którym się każdy sam i swe postępki miłuje i obmawia, oddalali od siebie. Tak wielkiej świątobliwości będąc i towarzystwo anielskie mając, taką pokorę przed Bogiem zachować umieli, jakoby byli najgrzeszniejszy. I tam, gdzie grzechu nie było, grzechu się bali, a sami się sobą brzydzili. Co był za grzech w tym bezzębnym i stoletnim starcu, iż wino, przemdłość przyrodzoną pić musiał, nie jako zwyczajny napój, ale jako lekarstwo zgrzybiałości swej potrzebne. A wżdy się tak oto frasował i za rozpuszczenie i osłabienie zaczętego żywota sobie poczytał. A drudzy, w wielkich zbytkach, w jedzeniu i w piciu, i myślić o tym nie chcą, jako ciała swe obciążają i do złego pobudzają. I jako wiele niepotrzebnie tracą, z czego jałmużny czyniąc, zyskować by sobie dary niebieskie mogli. Dostatek, który im dał Pan Bóg na kupowanie pałaców niebieskich, na brzuch i sprośny gnój i robactwo, które się z tego ścierwu naszego rodzi, swym marnotrawstwem obracają. Boże, daj nam z takich przykładów większą o zbawieniu czujność. Drugie. To skaranie kapłana w nieczystości mszą straszliwą sprawującego mogłoby one księżom przestraszyć, którzy podejrzane niewiasty mając i w grzechu się znajdując, śmieją iść do niepokalanych tajemnic i one sprawować takiej się pomsty Bożej nie bojąc. Wymawiać się umieją, iż idą w pokucie i za spowiedzią. A ono takie białe głowy, w domach swoich zostawując, pokazują, iż żadnej w sobie prawej skruchy i pokuty nie mają. Ale serce i zła chuć do grzechu zostaje i wrócić się w toż błoto mają wolą. Pewnie prawa skrucha, przyczyny i powodu do grzechu w oczach nie cierpi, ale jej jako nieprzyjaciela i czarta z domu i z oczu zbywa. Przeto spowiedź i pokuta takich nizacz jest, a miasto oczyszczenia większe potępienie odnoszą. I ci, co takie rozgrzeszają, źle i z gniewem Bożym tym sakramentem szafują i uczestnicy są grzechów cudzych wedle apostoła. Acz na takie kapłany przykładów srogości Bożej dosyć, jednak zamilczeć nie chcę osobnej, a straszliwej przygody, która się czasu naszego tu w Wilnie przytrafiła roku pańskiego 1572. Kapłan tu był jeden przy kościele świętego Stanisława na zamku, w nieczystości, jako było słychać, i złym sumieniu, często straszliwą służbę Bożą mszej świętej sprawujący. Wielką środę, śpiewając pasją, tak błądził i od siebie odchodził na znak niegodności swojej, dobrania w usta straszliwego imienia Bożego i czystych słów świętej Ewangelii,
i na znak prędkiej już pomsty od Boga na zatwardziałość jego. Był też jeden pachołek służebny, urodziwy i mężny, który u heretyka służąc, a przez 17 lat grzechów się swoich nie spowiadając, myślił o spowiedzi i chciał się w Wielki Czwartek spowiadać, ale mu coś przeszkodziło. Nazajutrz, w Wielki Piątek słuchając kazania, tamże na zamku, gdy kaznodzieja pojmanie Pana naszego rozczytając, przywodzi one słowa z psalmu, powrozy grzechów zwichłały mnie. On człowiek tak wyć i łkać, jako bezrozumny począł, iż go z kościoła wyprowadzić musiano. Gdy mu mówiono, pomnij się, co czynisz, powiadał, pomnie, com czynił grzesząc przeciwko Bogu. Wychodząc ze drzwi kościelnych, spotkał onego kapłana nieczystego we drzwiach stojącego, a iż z nim miał trochę znajomości, pięknie się pozdrowili i rozeszli. Gdy on, pachołek, przyszedł na most, który jest ku miastu przez Wilnę rzekę, głos jakiś szatański nań przypadł, mówiąc mu, wróć się. On na tak okrutną myśl, jako w zachwyceniu i od rozumu odejściu, posłuchał głosu diabelskiego i czarta przed sobą, jako jakie czarne dzieci idącego, widział. I wracając się nazad, najdzie onego kapłana na onymże miejscu stojącego, a kazania niesłuchającego. I obłapiwszy go, począł go w twarz jako pies zębami kąsać. Gdy kapłan uciekać pocznie, szable dobywszy, puści się za nim w kościół i palce mu pierwej u ręku, któremi się niegodnie ciała Bożego dotykać śmiał, poodcinał, iż je potem po kościele zbierano. Ludzie wszyscy i wiele rycerskich, skazania się porwawszy, bronić kapłana chcieli, ale żadną miarą nie mogli. Posiekał go srodze i zabił, niedaleko kazalnicę, z taką szatańską furią, iż mu żaden odporu dać nie mógł. A jednak żadnego innego nie zranił. Skoro to zbroił, wnet słabym został, pojmać się dał, wołając, aby go wiązali, iż jeszcze czuł coś złego przy sobie. Gdy ku sobie prawie przyszedł, wszystko powiedział, jako bez żadnej winy, jednoczarta posłuchawszy, zabił onego księdza. To przykładał, iż moje grzechy Pan Bóg, powiada, skarać chciał, tym grzechem tak wielkim. A zwłaszcza, iżem się dawno nie spowiadał. I gdy prosił przed urzędem o kapłana katolickiego, posłano po tegoż kaznodzieję, którego rano słuchał, przed którym z wielką a dziwną skruchą grzechów się swoich Panu Bogu sprawując, bardzo ochotnie śmierci pragnął. Na którą tegoż dnia idąc, ludzi upominał, przy czym też było wielu heretyków, aby z wpowiedzi świętej nie odwłóczyli, a za odwłoką ciężkich na się grzechów nie obalali. I ochotnie śmierć onem za grzechy swe przyjmując, szyję pod miecz ściągnął. Mianować imiony obudwu nie chcę, bo jest rzecz świeża i w dobrej pamięci ludzkiej. A tu się wspomina, aby taki srogi przykład i dziwny w zapomnienie nie poszedł, a kapłanom nieczystym, a kazania niesłuchającym i laikom spowiedź świętą, a pokutę odwłóczającym, ku przykładu a po strachu położony był. Dziwne sprawy Boże. Kapłan przez pokuty nagle zabit, a ten świecki w pokucie i z dobrą nadzieją zszedł. Znać, iż kapłańskie grzechy większe i gorsza rzecz być nie może, jako duchowny, gdy stan swój niedbale sprawuje, a w grzechy się wdawać pocznie. Jako z najlepszego wina, gdy kwaśnieć pomału pocznie, najjadowitszy się ocet staje.